Witam bardzo serdecznie. Kolejny emocjonujący mecz zafundowali nam piłkarze Chojniczanki Rakowa Częstochowa. Tym razem Chojniczanka przechyliła szale zwycięstwa na swoją korzyść. Strzelcy bramek dzisiaj po stronie Chojniczanki: Krystian Pieczera, Michał Sztańkę. Gol dla Rakowa, Krzysztof Napora, trenerze obu drużyn, pan Jerzy Brzęczek, pan Grzegorz Kapica. No i oczywiście komentarz najpierw ze strony obozu gości, pan trener Jerzy Brzęczek. Witam serdecznie. Przede wszystkim gratuluję zwycięstwa. Na pewno boli bardzo taka porażka w 22 minucie, ale wynik błędów i niedoświadczenia. My mieliśmy sytuacje, których nie wykorzystaliśmy. W zliczonym czasie gry zostaliśmy ukarani. Na pewno ta podróż nie będzie dla nas miła, ale taka jest piłka. Gratuluję jeszcze raz Grzegorzowi zwycięstwa. My musimy trochę ochłonąć, przygotować się do następnego spotkania. Dziękuję bardzo, panie trenerze, proszę. No, bez dwóch zdań, mecze z Rakowem na tym drugim poziomie to są wyjątkowe wydarzenia. Jak sobie przypomnimy dwa poprzednie, Częstochowie 2-2 i ten horror wodny z jesieni ubiegłego roku, no to fantastyczne widowiska dla kibiców, ja mówię, bo tu zawsze bramki podają, mnóstwo sytuacji, co się na tym boisku dzieje. Do końca ten wynik nie jest nigdy przesądzony. Szybko strzelona bramka, do tego momentu to wszystko wyglądało tak, jak sobie to wyobrażałem. Jakby takie oczekiwania wkładały się w nasze poczynania i to nie było to, co my chcemy grać. To nie było to, dlatego wymarzona sytuacja Szymona Kaźmierowskiego chwilę przed zdobyciem bramki przez Raków z 5 metrów. Myślę, że jest spalony i tak to by nie leżał. Natomiast piękna akcja indywidualna Jakuba Marinowicza, piękna bramka. Zresztą w Częstochowie dwie takie po tych indywidualnych akcjach właśnie w obrońcu zdobyliśmy. To jest to, co mnie bardzo interesuje, właśnie co mi się bardzo podoba. No ale trzeba wszystkim oddać, że stworzyli jakby emocjonujące widowisko, bo jasne, że co do jakości możemy narzekać, no bo zawsze się znajdzie jakiś powód. Natomiast jeśli chodzi o nagromadzenie emocji i tego wszystkiego, co się działo pod jedną i pod drugą bramką, z jednej i z drugiej strony, no to to była taka piłkarska sobota w Chojnicy. I takich sobot chcielibyśmy oglądać najwięcej z takich. Trener, czy jest trener zadowolony ze zmiany Konrada Hajdanowicza? Konrad gra z lekką kontuzją, to mu trzeba oddać, natomiast no, jakby cały czas walczył na miejsce zespołu. I jest dopiero czwarta kolejka, przepraszam bardzo, wszystko jest przed nim. Także ci wszyscy, którzy weszli na boisko, jak zauważyli się od 85 minuty, to ja zaryzykowałem. I jakby na trójkę obrońców przeszliśmy, przed Adrian Ligenza miał asystę przy bramce, jakby czasem to ryzyko się opłaca, ale dzisiaj do nikogo nie mogę mieć pretensji o tam szczegóły. No, jesteśmy na konferencji prasowej, wywalczyli to zwycięstwo, a o szczegółach już będziemy rozmawiać w tygodniu na analizie spotkania. Także dzisiaj wszyscy, którzy weszli na boisko i którzy na nie byli od początku, jakby nikt nie dawał sygnału, że nie chce grać w tym zespole. Na boisku pojawił się Karol Grygorek. Wstępnie było zapowiedziane, że nie zagraje się w tym meczu i tam miał zająć. Karol musi poczuć, jakby... No widać, każdy szukał swojego miejsca na boisku. Karol ma na razie ogromne zaległości treningowe przede wszystkim, bo on raz... Słucham? To widać. Tak, dlatego normalne kolejne rzeczy nie powinien się pojawiać na boisku. Nie, bo jasno powiedziałem, że to nie ma. Natomiast powiem też o wniosku, że każda minuta na boisku Karola, a szczególnie w takiej sytuacji jak ta, kiedy trzeba gonić, kiedy trzeba, to mentalnie to już bardzo wiele zawodnikowi daje, bo on na razie indywidualnie pracuje ze mną dwa razy dziennie, wraca do jakby fizycznej swojej jakby równowagi, które potem będziemy mogli mówić o jakimś poziomie piłkarskim. Ale myślę, że takie minuty na boisku w takim spotkaniu dla niego też są niesamowite ważne. Czyli liczy pan, że obudzi się w nim jego instynkt, tak, piłkarski napastnika? Po to sprowadzaliśmy Karola. Wiemy, że każdemu po jakichś tam przejściach trzeba dać czasu. To nie jest, w piłce nie ma nic od razu. To musi być wszystko poparte pracą, długotrwałą pracą. Fizyczne przygotowanie zawodnika do wyczynowego uprawiania piłki nożnej to nie jest z dnia na dzień. Więc Karol jest w takiej sytuacji, ale pracuje bardzo solidnie, z uśmiechem na twarzy, widać, że on wie, na czym to polega, spokojnie do tego podchodzi i te parę minut myślę, to będzie takie pierwsze minuty, które Karol za kilka miesięcy będzie wspominał, że jak zaczynałem w Chojniczance, to wszedłem na mecz, kiedy właściwie nic nie dałem zespołowi, bo nie byłem w stanie. Po takim spotkaniu, w którym to będzie mógł dać na pewno 100%. Ja mam pytanie do Rakowa Częstochowa. Dlaczego w połowie został zmieniony numer 13, który myślę, że w pierwszej połowie spadło najwięcej zagrożenia i najbardziej te są krzyki obronne na Chojniczanki? Znaczy ja jestem zdecydowanego zdania. Po pierwsze, po drugie Witczyk ostatnie dwa dni troszeczkę narzekał na przeziębienie, dlatego
i dlatego w drugiej połówce w przerwie go zmieniłem. Później patrząc na to, na wydarzenia na boisku, wstrzeliśmy bramkę wyrównującą, mieliśmy następną sytuację, nie wykorzystaliśmy i straciliśmy bramkę w doliczonym czasie, tak już mówiłem. Ja mam w sumie teraz coraz szerszą kadrę zawodników wyrównanych i każdy musi otrzymać szansę na to, żeby walczyć o miejsce w podstawowym składzie. Jeśli nie ma więcej pytań, to serdecznie dziękuję. Dziękuję panu. Jerzy, proszę.